Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto bezpieczenia bananowe. Potrzebować będziemy 3 galaretki. Galaretki rozpuścimy w jednej szklance wrzącej wody. Ja kupiłam galaretki bananowe. I tutaj mam gotującą się wodę i mieszam galaretki do całkowitego rozpuszczenia. Ponadto będziemy potrzebować 30 deko herbatników, 3 łyżki stopionego masła, pół szklanki masy krówkowej i jeszcze nie naszykowałam, 1 łyżka kakao. To są składniki spodu. A tutaj mam 4 banany, pół szklanki cukru i 400 ml kwaśnej śmietany. Galaretkę ostudzę, ciasteczka rozdrobnię i no jeszcze dodam łyżkę kakao. Zapomniałam naszykować i dodam tutaj łyżkę kakao. I teraz rozdrabniam ciasteczka. Herbatniki już mam rozdrobnione. Dodaję stopione masło oraz kakao i masę kajmakową. I dokładnie mieszam. Będę musiała najlepiej to zrobić rękoma. Składniki połączymy. I formę 22 cm mam wyłożoną. Jest to taka obręcz. I wyłożymy masę ciasteczkową do tej obręczy. I damy do lodówki na 30 minut. Dokładnie dociskając. To sobie pomogę literatką i dam do lodówki. I tak przygotowaną masę ciasteczkową dajemy do lodówki. Banany zmiksowałam. Do bananów dodaję cukier oraz dodaję kwaśną śmietanę. I dolewam galaretkę, rozpuszczoną galaretkę. I teraz masa jest troszeczkę za płynna. Odczekamy moment, aż masa zacznie tężeć i wyłożymy na przygotowane ciasteczka, bo masa jest taka płynna. To dosłownie chwilę trwa. Czekamy, aż masa stężeje. Masa bananowa już jest stężejąca, więc ją wykładamy na przygotowane ciasteczka.
i dajemy do lodówki do stężenia. Wierzch ja sobie opruszę startą czekoladą, ale możemy dowolnie udekorować całą powierzchnię, posypię startą czekoladą. I teraz ciasto bez pieczenia bananowe wędruje do lodówki. I tak oto wygląda ciasto bez pieczenia, ciasto bananowe. Ukroimy kawałeczek. A tak wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto bananowe bez pieczenia.